Grant w wysokości blisko 300 tysięcy złotych otrzymał Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia w Tarnobrzegu. Fundusze zostały przyznane na realizację projektu Lepsze Jutro, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Unijną pomoc w postaci grantu pod nazwą Lepsze Jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu rozdysponował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Otrzymane pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Jak informuje Maria Wrzos, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, taka pomoc finansowa pozwoli na zapewnienie mieszkańcom, a także personelowi niezbędnych środków ochrony osobistej oraz innych form pomocnych w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii. Środki ochrony indywidualnej, chcemy skupić lampy przepływowe, czyli takie lampy, przy których mieszkańcy mogą być. No, te, które mamy na dzień dzisiejszy, to są takie lampy szkodliwe dla mieszkańca, więc może musimy, jeżeli chcemy zdezynfekować pokój, wyprowadzić osoby z pokoju, wynieść w ogóle wszystkie kwiaty i wszystko, bo to zabija organizmy żywe. A te nowej generacji są przepływowe i mieszkaniec przy nich może być. Mhm. I chcemy takich lamp kupić 18. Chcemy kupić ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń, dużych pomieszczeń, czyli na przykład stołówki, kuchni, pralni. Chcemy także kupić zamgławiacz, to też jest wszystko do dezynfekcji. Oprócz tego chcemy kupić też wyposażenie do dwóch izolatek. No i to właściwie wszystko do tych izolatek, począwszy od łóżka, kocy, pościeli jednorazowej. Ponadto na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Pomocy Społecznej nie ukrywa, że jest to trudny czas, a sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców, osób starszych, chorych, będących w grupie szczególnego ryzyka, jak również dla pracowników placówki. Boimy się tego, że ponieważ tych zachorowań w mieście jest coraz więcej, że pojawi się jakieś zachorowanie i u nas. I też tak powiem szczerze, że szukamy wolontariuszy, którzy mogliby nas wesprzeć, gdyby się coś zadziało u nas, czyli gdybyśmy mieli problem z wirusem, bo wtedy liczę się z tym, że część pracowników będzie na zwolnieniach lekarskich, a wiadomo, że my nie odłożymy mieszkańców jedzenia, umycia, ubrania, nakarmienia na później. Dlatego właśnie chcemy stworzyć sobie taką sieć wolontariuszy, którzy by mogli nas wesprzeć, jeżeli będzie taka potrzeba. Osoby, które zechcą dołączyć do grupy wolontariuszy, mogą kontaktować się z dyrekcją placówki telefonicznie bądź mailowo.